Dzisiaj Wam tutaj pokażę takie urządzenie. Ostatnio sobie zakupiłem. Aha. Wyciągnąłem wtyczkę ze światłem. Takie urządzenie. Pewnie część osób wie, co to jest. To jest taki urządzenie do wyginania pleksy, różnych materiałów, różnych płyt z tworzywa sztucznego na gorąco. No i tu jest taki profil aluminiowy. To jest oczywiście jakiś tam produkt chiński. Ja to zamówiłem na Allegro z wysyłką z Niemiec, także to było już chyba na trzeci dzień u mnie. Ta listwa ma 60 cm tej takiej długości, którą jaki na długość materiał może rozgrzać i można wygiąć. Także ona jest tam dłuższa troszkę. Dlaczego kupiłem na Allegro? Ponieważ jeśli chciałem to kupić sobie bezpośrednio gdzieś tam na AliExpressie, bo na Banggood tego nie było, to z AliExpressu wychodziło mi to sporo drożej. I kupiłem sobie to właśnie tam z Allegro. Wysyłka bardzo szybka, na trzeci dzień już to miałem. To tak działa, także tak to wygląda. Tutaj mam tą listwę grzewczą, tutaj mamy sterownik. Jakiś taki śmieszny, bo jest napisane e-bike charger. Jakościowo nie jest to najlepsze wykonanie, ale jakieś działa i to działa fajnie, bo już to używałem tego wcześniej. A wcześniej używałem też takiej samoróbki, po prostu taki zasilacz regulowany z drutem oporowym. To w porównaniu do tamtego urządzenia to dużo ładniej, równomiernie to rozgrzewa. Tu jest w wiatrze woda, którą się pompuje tutaj do tej listwy, żeby tutaj te brzegi były cały czas chłodne, żeby nie rozgrzewać więcej materiału niż trzeba. No i tak to wygląda. Także zaraz będziemy to robić, ale najpierw tam na frezarce wytnę odpowiedni materiał, który będę chciał właśnie powyginać. Thank you.
zamknięty. No, musiałem to trzymać tam na frezarce, ponieważ to tak przykleiłem to tylko tak po rogach. I troszkę to się unosiło w powietrzu. Dobra, później to pozrywam. I tak jeszcze mam dwie do wycięcia takie. I zaraz będziemy wyginać. Każdy był troszkę nieodmienny w miary. Dobrze. Tutaj mam taki jeden. Użyłem złej taśmy i teraz jej nie wiem, czy ją zerwę. O kurczę. Izopropanolem pewnie trzeba będzie to myć. Trochę to pomoczę. Tutaj już użyłem takiej lepszej taśmy. To zejdzie ładnie. Jakiejś nowej taśmy użyłem. W ogóle nie da się tego odkleić. Acetonem próbuję. Izopropanolem też. A to jest takie dziadostwo lepkie. Już się kilkanaście minut z tym szarpie.
No ale jakoś zejdzie może. Po troszku, po troszku. Tutaj o, ładnie poschodziło mi z tych. Innej taśmy użyłem. Sprawdzona już, a to jakąś nową miałem. Czasami tak jest, że się spierdolą. Człowiek musi bawić pół godziny. Dobrze, udało się to zmyć, chociaż nie do końca, ale już resztę później zmyję. No i dobrze, włączmy to urządzenie, najpierw pompę. Pompka zadziałała, wyłączę szybko frezarkę, żeby troszkę było ciszej. Pompka działa. Można włączyć grzanie. Ja sobie to tak ustaliłem, że tutaj na 60 ustawiam. Aha, jeszcze takie to na razie zdejmę. Tutaj jeszcze mi się przyda to urządzenie. Dobrze, już się wybrałem. I czekamy. Tutaj o, tu jest gorące, taka szklana, jest rurka szklana, w której jest taka sprężynka. Z drutu oporowego, a tu jest w tym profilu płynie woda, to jest chłodzone, tu jest, to się nie nagrzewa. Oczywiście trzeba sprawdzać, jak się długo pracuje na tym urządzeniu, to w pewnym momencie już ta woda zaczyna się tam nagrzewać. Do zestawu oni dołączają taki termometr, żeby tam sprawdzać temperaturę wody, ale ja tutaj dużo nie będę miał wody, także nie muszę sprawdzać. I już. To będzie w tą stronę później, tak? O! Proszę bardzo. Nie wiem, czy to widać tam. Trochę przekręcę kamerę na wyżej. O. Tu mam taką przykładnię, co mogę sobie ustawiać kąt. Sobie taką zrobiłem. Super. Ta maszynka mi się bardzo podoba. Tym bardziej, że miałem właśnie wcześniej taką samą róbkę
No i tam praca już no nie była tak przyjemna jak na tym. A jeszcze w dodatku, jak mi to przyszło, rurka była uszczerbana, ten drucik nie jest wkręcony, ale on nie jest wkręcony pewnie specjalnie. Tutaj było połamane to, pomyślałem sobie, że to urządzenie jest po prostu takie, to się nie będzie dało na tym pracować, ale co się okazało, że jest świetne. No i tu się nie oparzy. To jest zimne. O. Normalnie można trzymać tutaj palce. Ja jestem bardzo zadowolony. Każdemu, kto próbuje w garażu, no, niedużym kosztem, to urządzenie kosztowało tam ponad 500 zł coś. No, ale warto według mnie. Materiał to jest polietylen 2 mm. Chwila i nagrzany. Tak wygląda. To takie pokrywy są do takich zbiorniczków. O. Super. Bardzo ważne jest przy takich pracach, żeby mieć taki przyrząd, przy którym możemy ustawić sobie ten kąt. Bo jak sobie tego nie przygotujecie od razu, to później ciężko jest coś znaleźć o odpowiedniej długości, żeby taki kąt ustawić, żeby to się nie ruszało, żeby nie odsuwało nam się. Także warto najpierw sobie to przygotować, żeby było przy czym to przytrzymać, ustawić odpowiedni kąt zdjęcia.
widać, tak delikatnie się robi przezroczysty materiał, to już można stąd zabierać i wyginać. Polietylen się bardzo ładnie wygina. Mamy jeszcze takie płyty z acetalu, no to ten acetal to już, no już trudno, brzydko mi się to wyginało. Chociaż tak naprawdę dużo czasu nie spędziłem na tym, żeby tam to poćwiczyć, bo nie robię za dużo rzeczy z acetalu, a z polietylenu właśnie dużo robię. Już wygiąłem wszystkie te pokrywki. Chciałem tu jeszcze dodać odnośnie tego urządzenia, że ja wcześniej jak sobie zrobiłem, to było na takim blacie, no i było to trochę mało mobilne, a tutaj bardzo mi się podoba to, że po prostu to sobie zabieram ze stołu. Tu nie trzeba mieć żadnego stołu, nie trzeba mieć takiego blatu, bo ja sobie tylko wystarczy jakąś podpórkę, albo jak macie jakieś pleksy, która jest bardziej sztywna, to można sobie, ta jest wyższa, można sobie tutaj jakąś podstawkę postawić i tyle, i wystarczy. A to jest po prostu, sobie zabieram ze stołu, chowam i już. Można gdzieś postawić, ustawić, nie potrzeba na to dużo miejsca. Także to jest też dla mnie na plus w tej konstrukcji. Także... Okej, no to tyle. Tak to wygląda. Do następnego.